Dzień dobry, Boberek. Witajcie bardzo serdecznie w Pixelganie. Powróciłem do nagrywania tejże gry, także zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. Dawno nie byłem w tej grze, dawno nie sprawdzałem, co tutaj się dzieje. Zaczniemy oczywiście od wydobywania jajek. Widzę, że tu jakieś dodatki są, intersety i tak dalej. Jakieś informacje, jakieś newsy. Play your favorite modes and maps, but with a new twist. Receive special reward, the rules, extra better controls. Jakieś anti-cheaty. To tutaj ludzie cheatowali w tym? Wow, nie wiedziałem. Okej, mamy swoje bronie. Lecimy co... patrzcie, chyba jakieś nowe lądy. To sprawdzimy tego Battle Royale'a. Smile Isles, to jest teamówka. A spróbujmy zagrać w tego Battle Royale'a. Dawno mi nie było. Sprawdźmy te wszystkie mapy, jak to wygląda. Pytanie do was, czy wy gracie jeszcze w Pixelgana? Mam nadzieję, że tak. Odpowiedzcie tak, tak, tak. Nie no, odpowiedzcie tak, jak myślicie, tak jak uważacie, czy gracie w Pixelgana jeszcze aktualnie. Ale widzę, że tu chyba nie będzie ludzi do grania. Z tego, co widzę. Czyli czyżby Pixelgan stracił taką ilość dużą ludzi? Wow, nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem, że tak się stało. Bardzo powoli ludzie tu dochodzą, więc ja sobie wyjdę z tej mapy. Być może wezmę jakąś inną. Tu jest Small Island Single, ale tu pokazuje, ile jest ludzi. Bardzo mało osób gra w Battle Royale. Czemu tak jest? Czyżby część osób odeszła już odkąd jak Flotar nie gra? Być może to prawda, albo ja mam po prostu takiego pecha, że mnie nie paruje z ludźmi. Ale co tam? No jak widzę, że Battle Royale na razie nie sprawdzimy, sprawdzę sobie za to teamfighty. Patrzcie, teamfight, nawet składy tu można zagrać. Wow, to zagrajmy w składy. Czy ja mogę kogoś tutaj... Aha, mój skład. Fajnie, można tutaj zapraszać ludzi. Weźmiemy sobie random map i zobaczymy, czym to się je. Zobaczymy, kogo będę mógł tutaj mieć przyjemność pokonać. Spooky Park. No ale tu też ludzi nie ma. Wow, to jest niesamowite. Sprawdźmy coś, ale tu totalnie mało ludzi. Wow, naprawdę, patrzcie, jak niewiele ludzi tutaj jest w tej grze. Sprawdźmy ten Heaven Garden. Zazwyczaj gram sobie w Heaven Garden. Patrzcie, tu też nie ma ludzi w ogóle. Wejdę sobie do tego i zobaczymy. Zaraz sprawdzimy, jak tutaj... Czy są ludzie? Patrzcie, też nie ma nikogo. Czyżbym trafił na jakieś słabe miejsca? Słuchajcie, no ta gra umarła. Nie mam możliwości grania w tę grę, także no cóż. Mam nadzieję, że będzie lepiej z tą grą. Ludzi nie ma. Co mam zrobić? Może wy mi wyjaśnicie tę sytuację. Do zobaczenia.